Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przede wszystkim uczy się nasze dzieciaki. Wszystkiego dobrego w ten dzień waszego święta, Dzień Dziecka. Muszę wam powiedzieć, że się cieszę, że właśnie akurat Sądecka Biblioteka Publiczna organizuje też dzisiejsze święto, bo dla mnie z dzieciństwa właśnie każda książka, każdy przeczytany tekst to była nowa przygoda, to były emocje, to były wypieki na twarzy i mam nadzieję, że dla was też każdy dzień będzie się kojarzył z przeczytaną chociaż jedną stroną tekstu w książce. Dużo czytajcie, to rozwija wyobraźnię, rozwija wasz umysł, kreuje wasz rozwój. Bardzo wam tego serdecznie życzę i wszystkiego dobrego w dniu dzisiejszym. Książki, zobaczymy też jakie, prawda? Jest to wiersz Wandy Chotomskiej, polskiej autorki, pod tytułem Kapelusz. Przed tygodniem w mieście Łodzi pewien pan po sklepach chodził i sprzedawców prosił wielu, by wybrali mu kapelusz. Na kanapkach krytych pluszem siadał mierząc kapelusze. Czarne z wstążką i bez wstążki. Z filcu, z pilsi, gładkie, w prążki. Szare, szyte grubą nitką i myśliwskie z małą kitką. Coraz spod innego ronda do lusterka pan spoglądał, aż go rozbolały uszy od mierzenia kapelusz. I powiedział zasmucony, może znajdzie się czerwony, nakrapiany w kropki spore, bo się muszę panom przyznać, że ja jestem mucho morem. Dziękuję wam bardzo.